Drodzy, lecimy za kamerą Artur Przybysz, ja się nazywam Filip Lewandowski, ze mną najnowszy nabytek KSW Jacek Sieksa-Gać. Siemanko. Witam, nowy nabytek KSW. Tak jest, o tym zaraz, na razie pytania rozgrzewkowe, dokończ zdanie. Legia Warszawa jest dla mnie... dużą częścią życia. Okej, okay, bardzo dobrze. Kickboxing czy MMA? MMA. Teraz MMA. Teraz MMA. Wymień trzy najciekawsze miejsca w Europie, które ostatnio odwiedziłeś. Numer 1 Islandia, numer 2 Rzym, numer 3 Turcja. Czemu Islandia jako numer 1? O Jezu, przepięknie tam jest, naprawdę jest przepięknie. Polecam każdemu zwiedzić Islandię, bo czujesz się jakbyś był totalnie na innej planecie. Naprawdę krajobraz jest przepiękny. Śledzę cię na Instagramie, w mediach społecznościowych. Sporo podróżujesz, prawda? Tak, tak, tak. No staram się gdzieś tam w wolnym czasie zawsze jak mam takie możliwości, czy tam nie ma walk, żadnych przygotowań, to gdzieś tam sobie podróżować. Wyszukuję sobie jakieś tanie loty i po prostu robimy sobie takie nawet krótkie tripy, żeby jak najwięcej świata sobie zwiedzić. A Rzym, Turcja, bo też wiem, że jarasz się antycznymi kulturami, tak to nazwijmy. Tak, no jakby moim konikiem w ogóle od zawsze była historia. Strasznie lubię historię i staram się zawsze, jak gdzieś jadę, czy jak gdzieś lecimy, to właśnie z kobietą, czy z przyjaciółmi, to odwiedzać takie miejsca, które mają jakieś znaczenie historyczne. No po prostu bardzo to lubię i interesuję się tym, tak, historią świata, Polski też i wszystkim, bo bardzo interesuje mnie wszelaka forma historii świata w ten sposób. Słyszałeś o Göbekli Tepe w Turcji? Tak, tak, słyszałem właśnie. Okej, okay, gdybyś to mógł rozwinąć, wiesz, bo nie każdy może kojarzy, o co chodzi. Znaczy rozwinąć. Myślę, że dużo więcej jest takich miejsc, ale generalnie cała historia świata tak naprawdę może iść do kosza, bo coraz to nowe wykopaliska historyczne udowadniają, że ludzie na dużo wcześniej istnieli na świecie niż zakładano i byli bardziej cywilizowani, że tak powiem, niż też zakładano. Nawet ostatnio widziałem, że w jakichś tam wykopaliskach gdzieś tam sprzed miliarda, kilku miliardów lat był obok odcisk dinozaura i człowieka, więc to też o czymś świadczy, tak, że gdzieś tam ci ludzie byli dużo, dużo, dużo wcześniej na tej planecie, więc myślę, że naprawdę mamy duży kawał historii niepoznanej, bardzo dużo rzeczy jeszcze możemy poznać i warto się w to zagłębić. Czyli przed nami były równie rozwinięte cywilizacje. Ubolewasz nad tym, że obecna archeologia, bo ja też trochę siedzę w temacie, no killuje takich ludzi jak Graham Hancock, mówią, że to są pseudonaukowcy, wiesz, że to, co oni mówią, jest nieprawdą. Myślę, że ostatnie wydarzenia w Meksyku, w parlamencie, jakby jasno stanowiło o tym, że po prostu specjalnie zresztą wzięli notariusza, tak, który prawnie jakby to wszystko potwierdził. Pokazuje, że to ma miejsce, że to się dzieje na naszych oczach i tak naprawdę myśląc, że gdzieś tam jesteśmy sami w tym świecie, no to trzeba być bardzo, mieć po prostu bardzo egoistyczne podejście do świata i do swojego życia, nie? To teraz grube pytanie, wierzysz w życie pozaziemskie, w inne cywilizacje gdzieś w kosmosie? Wiesz, pewnie każdy to kojarzy, żeby nie było, ja też nie jestem jakoś bardzo mocno w temacie. Każdy kojarzy ufolutka jako zielonego gościa, który przylatuje tutaj spotkiem, ale czy istnieje jakaś inna forma życia, nie wiem, jakaś bakteria gdzieś na innej planecie, twoim zdaniem? Odpowiem tak, wierzę w to, znaczy wierzę, myślę, że tak jest, wszelak jakby dowody o tym też stanowią, natomiast co do jakiejś formy kontaktu, no to powiem ci taki cytat, który gdzieś tam niedawno usłyszałem, ludzie mówią, o jak istnieją, tak, jak istnieją ufolutki, dlaczego się z nami nie kontaktują, nie? W kefirze też masz żywe kultury bakterii, nie? Jasne. Kontaktują się z kefirem? No nie. Jasne, tak. No właśnie, więc skoro my się nie kontaktujemy z kefirem, to oni się nie kontaktują z nami, bo jesteśmy gdzieś tam lata świetne od nich, jeśli chodzi o rozwój i to jest prosty temat, jeżeli chodzi o jakby odwiedzanie planety Ziemi, no to jakby w starych kronikach gdzieś tam rzymskich i jeszcze wcześniej Sumerowie też o tym jasno pisali, zresztą skąd Sumerowie by znali układ słoneczny, tak, nasz, no skoro teraz jak patrzysz w niebo wieczorem, no to widzisz układ słoneczny, nie wiesz co tam jest, nie widzisz tych planet, a oni wiedzieli, że jest taki układ słoneczny, jakie planety w nim się znajdują, więc skądś tą wiedzę mieli nabytą, tak, po prostu wiesz, jakby nie znamy odpowiedzi i podejrzewam, że możemy za naszego życia ich nie poznać, natomiast ja się wszystkimi takimi informacjami interesuję, staram się zbierać i mieć na to swoje zdanie. To co byś polecił widzom, którzy chcieliby się wgryźć w temat, od czego warto zacząć? Coś na YouTubie, jakaś książka?
Kurczę, myślę, że tak dużo jest aktualnie tych materiałów, że wystarczy sobie wejść po prostu w Google i wpisać, tak? I myślę, że też od zarania dziejów ludzie sobie zadają pytanie, skąd jesteśmy, tak? Gdzie lecimy, gdzie powstaliśmy i tak dalej. I szukamy odpowiedzi i szukaliśmy jej tego od zawsze i jeszcze będziemy pewnie szukać przez tysiące lat, więc jak ktoś chce, to po prostu trafi. Jak kogoś to interesuje, to na pewno trafi. Jak kogoś to nie interesuje, to będzie miał mnie za oszołoma i resztę takich ludzi, więc to zostawiam każdemu, żeby sobie sam podjął taką decyzję, nie? A jakaś taka twoja ulubiona teoria, nazwijmy to spiskowa, wiesz, żeby nie było, ja nie jestem jakoś super wkręcony w temat, ale też trochę, wiesz, oglądam, czytam, jest to ciekawe na pewno. Masz coś takiego, co lubisz, co śledzisz? Następna teoria spiskowa po COVID-zie to jest taka, że będzie atak obcych, dlatego podejrzewam, że być może jest taka narracja teraz tak w mediach i ogólnie na świecie właśnie zaczął się ten temat jakiegoś tam życia pozaziemskiego bardzo mocno napiętrzać, bo być może do tego kieruje taki. I no jakbym miał tak szczerze wyrazić swoją opinię, no to jakbym komuś powiedział, nie wiem, tam z 5 lat temu, że będzie śmiercionośny wirus i będzie zapieprzał maseczce, to też by się ze mnie śmiał i mówił, że jestem debilem, a później chodzili, nie? Więc myślę, że coś jest na rzeczy, może tak jest, że specjalnie jest ta narracja, może jest tak, że nie jest, nie wiem, no nie chcę też jakby, ja się nie zajmuję teoriami spiskowymi, tylko staram się ustalać jakby fakty w swojej głowie i sobie to układać, nie? Po prostu to jest moje zainteresowanie i tyle. Kolejne pytanie. Idziesz na wybory 15 października? W życiu. Nie chcę. Serio, tak? Nie chcę. Nie, mam to w dupie, naprawdę. Nienawidzę polityki, nienawidzę tego, że włączam na przykład rano YouTube'a, że chcę posłuchać muzyki przed treningiem i słyszę, że Tusk dzisiaj okradł kogoś tam, a później, że nie wiem, Kaczyński zmienił coś tam i już mam tego dosyć, naprawdę. Po dziurki w nosie, myślę, że trzeba być dobrym łomem, żeby siedzieć i to śledzić. Tak naprawdę rzeczy, na które totalnie nie mam wpływu, przez z góry wszystko założone. I myślę, że każdy inteligentny człowiek o tym wie i myśląc, że pójdzie na... Boże, jakiś kasztany Artura tylko... Myślę, że każdy... Nie na nas. No właśnie. Myślę, że każdy, kto jest w miarę tam inteligentny, to wie, że układy, układziki rządzą od zawsze i nie idę na wybory. Nie chcę mi się, kurde, tego słuchać. Naprawdę mam to w dupie. Te same świnie, jakieś obietnice i tak dalej, wiesz. Ja chcę po prostu... Myślę, że większość ludzi chce żyć normalnie i na tym nam zależy, na spokoju i żeby mieć po prostu co złożyć do garka, żeby podróżować po świecie, tak, i kształcić się i to powinniśmy mieć zapewnione jakby z urzędu, a skoro nie mamy, to chyba coś jest nie tak. Kolejny rok, kolejne jakieś obietnice, te same świnie zmieniają po 15 partii, w tym roku jest w lewo, za rok jest w prawo, mówi co innego, nie chcę się w tym uczestniczyć po prostu. Trochę teraz lżejsze pytanie, ulubiona technika z BJJ? O, no właśnie, ostatnio się uczyłem balachy bardzo intensywnie, także balaszka. To będzie dźwig na staw łokciowy w KSW? Nie mówię, że nie, no może się uda. No, ale coraz lepiej ogarniam ten parter, śmigam regularnie na jiu-jitsu i na zapasy też takie, te, powiedzmy, klasyczne, ale potem MMA. No i już się zaczynam czuć coraz lepiej w tym. To już ostatnie pytanie z tych pytań takich, wiesz, rozgrzewkowych. Czy istnieje przyjaźń damsko-męska i przechodzimy do KSW? Nie istnieje na pewno. Nie istnieje, nie ma. Każdy by chciał zanurzyć, ale nie. No. Okej. Skąd to przejście z kickboxingu do MMA? Lepsza kasa, MMA jest teraz bardziej na topie, jest gdzie walczyć, jest KSW. To są takie główne powody, czy jest coś jeszcze? Wiesz co, tak naprawdę brak perspektyw w kickboxingu, już to kiedyś mówiłem, natomiast wiesz, jakby ja się też biłem dla organizacji HFO, zrobiłem jedną walkę, później miałem zrobić drugą, gala nie wypaliła i tak naprawdę jedyną alternatywą dla kickboxingu w tamtym czasie to była walka na Fenie, gdzie była jedna na całą kartę, tak, a zawodników jest multum i tak naprawdę no, nie było co robić w tym kickboxingu, wiesz, a jeździć na jakieś mistrzostwa Polski czy gdzieś tam, ja chcę się bić zawodowo, tak, i chciałem, więc chcąc musiałem się przebranżowić, tak? Przebranżowiłem się na MMA, w ogóle nie żałuję i doszedłem tu, gdzie doszedłem, wiesz, dostałem fajną szansę i chciałbym ją wykorzystać. Znowu tak jest, to chyba są żołędzie, tak w ogóle. Tak. Jak to się stało, bo jesteśmy w Uniku, że tutaj trafiłeś? Arek Wrzosek cię tutaj ściągnął, czy jak to wygląda? Wiesz co, chciałem po prostu zacząć dokładać sobie nogę do ręki. Kiedyś pamiętam, jak trenowałem w klubie bokserskim Phoenix, czyli tam, gdzie teraz jest Legia Fight Club, to przyjechał Radek Poczuski, a on miał być wtedy bokserem i mieli go zakontraktować do kadry bokserskiej. I pamiętam, że tak zlał tych bokserów,
ówczesnych tą kadrę Husar z Poland, to oni się chyba nazywali, że strasznie, jakoś później z nim gadałem, zagadałem i on powiedział, żebym przyjechał do nich do klubu. No i kurczę, przyjechałem do nich do klubu i zobaczyłem, że to jest naprawdę z kim co robić, jest z kim łapać progres i jakoś tak sobie zacząłem ten kickboxing, powiedzmy, uprawiać i już tak zostało, nie? Zaprzyjaźniłem się tutaj z chłopakami i uważam, że to jest naprawdę niesamowita atmosfera i to jest tak klub, nie to, że przyjazny, powiedzmy, nie wiem, jak dla matki z dziećmi, tak, tylko po prostu przyjazny, tu czuć przyjaźń w tym klubie, nie? Wiesz, jest taka fajna atmosfera koleżeńska, przyjacielska, wszyscy się wspieramy, trenujemy ze sobą i naprawdę to jest fajne i dlatego tu zostałem. Zmienił wam się head coach nie tak dawno temu, Bartosz Fabiński. Jak go oceniasz, jak ci się z nim pracuje? Wiesz co, ja pierwszy trening z Bartkiem Fabińskim w ogóle MMA w moim życiu to był właśnie z Bartkiem, przepraszam, tak to nie powiedziałem, nie po polsku, ale tak właśnie było. Kiedyś pamiętam, że był taki klub S4 Fight Club. Jak najbardziej. I przyjeżdżałem tam na sparingi bokserskie do chłopaków też z MMA i tam był też Marian Żółkowski, tak. I sparowaliśmy wszyscy w boksie. No i pamiętam, że Bartek kiedyś zaproponował, żeśmy przyszli na MMA do niego. No i tam pamiętam, że z miesiąc czy dwa chodziłem, ale jakoś mnie bolało od tego plecy i stwierdziłem, nie, to nie dla mnie, nie? Ale pamiętam, że pierwszy trening właśnie miałem z Bartkiem Fabińskim. No i jak się dowiedziałem, że tutaj chcą chłopaki ściągnąć Bartka, no to kurczę, dlaczego nie? Też jest trener Robert Jocz. Jakby mamy teraz tak wszystko fajnie dopięte i tak pospinane, że wiem, kiedy jest stójka, wiem, kiedy są zapasy, wiem, kiedy jest parter. I, tak jak mówię, Bartek składa nam to wszystko w całość, czyli robimy takie full MMA z nim. Tak samo z trenerem Joczem i naprawdę czuję, że robię duży, duży progres, tym bardziej, że no mamy tu z kim trenować, że dzisiaj skończyłem trening i robiłem sobie, nie wiem, w parze cały trening właśnie z Bartkiem, bo też się przygotowuję do walki i z Albertem Odzinkowskim, tak, czyli mam się od kogo uczyć, chłopaki też mnie bardzo dużo poprawiają i czuję, że łapię naprawdę fajny progres. To Albert już wrócił na matę, jak rozumiem, bo bił się w ubiegły weekend na gali Cave 3, tak, super zwycięstwo. Tak, no fajnie wygrał, pewnie i teraz z tego co wiem też się gdzieś tam szykuje, natomiast no jest już na macie, dzisiaj już szalał, tak, to jest wariat, wiesz, no ale bardzo fajny chłopak, bardzo pozytywny. Będziesz miał newsa o Albercie. O, daję jakiś tutaj news, Artur Przybysz, o proszę bardzo, czyli Albert Odzimkowski będzie się bił na KSW w Radomiu, na którym ty też wystąpisz. Ojej, jakie zaskoczenie, nic nie wiedziałem. Dzięki Arturo, tak. No. Znaczy, mówiło się o tym, że Albert się będzie bił jak tę walkę wygra na KSW, tak? Tak, no myślę, że Albert też chyba miał chwilę przerwy, nie, od startów, ale z tego co widzę na macie, to naprawdę jest w formie i też sporo miałem okazji z nim ostatnio sparować i widzę, jak się rusza, to naprawdę, to widać po walce ostatniej też, że no jest w formie, myślę, że Albert robi wielki comeback, nie. Długo rozmawiałeś z KSW, prowadziłeś swoje rozmowy, prawda, ale już wreszcie wiemy po kilku miesiącach, że jesteś zakontraktowany. Czemu to tyle trwało? Myślę, że przez okres wakacyjny tak naprawdę, bo jakby wiesz, taką dostałem wcześniej też propozycję jakby od innej federacji na jakiś tam dłuższy kontrakt. I w tym czasie jakby dostałem dwie propozycje, więc polskiej federacji, tej drugiej? Tak, okay. Więc jakby się też długo nie zastanawiałem, no chyba wiadomo, jakby też nie umniejszam nikomu tak dalej, no ale jakby moje marzenie są jasno określone i moje ambicje, więc chciałem po prostu wejść na głębokie wody, no w KSW już nie mam miękkich gości, tak, tu już trzeba wyjść i pokazać klasę i są wszyscy na najwyższym poziomie, także chciałem w tym uczestniczyć, dostałem taką szansę, wiem, że też nie mam 24 lat, tak, mam 32, więc tak naprawdę nie jestem stary, ale nie jestem już małolat, są młodsi, ale myślę, że jeszcze mogę pokazać dużo, dużo, dużo fajnego MMA i parę knockoutów jeszcze posłać i na tym mi najbardziej zależy, nie? Żeby tam wejść jakby z hukiem i zrobić troszeczkę porządku. To na ile walki, jeżeli mogę zapytać, masz ten kontrakt z KSW? Myślę, że... Kilka? Na kilka, no. Okay. Tak, na kilka walk. Tam po kilku walkach jakby siadamy i gadamy co dalej, nie? A twój cel, twoje ambicje, jeżeli chodzi o KSW? No, chyba jak każdy, kto gdzieś tam się dostał, nie? Chciałbym, wiesz, zawalczyć, dostać szansę zawalczenia o jakiś tam pas mistrzowski. Na początku chciałbym, wiadomo, sprawdzić, na jakim poziomie w ogóle jestem tam. Bo wiadomo, że federacja ma super zawodników w mojej kategorii i też na pewno będą ciężkie boje. Natomiast chciałbym się gdzieś tam doczłapać do tej walki o pas. Ile się uda zrobić, to jadę się 100%, po prostu taki jestem. Uważam, że jestem bardzo ambitny
wiesz, ja, mnie nic nie rozprasza, nie? Ja siedzę codziennie na sali i myślę tylko o tym i czekam tak naprawdę, żeby się sprawdzić, nie? Stójkę masz kapitalną, zresztą byłem na twojej ostatniej walce, natomiast jak ten parter? Myślisz, że jesteś gotów na te najlepsze nazwiska w twojej kategorii wagowej? W KSW oczywiście. Uważam, że w mojej kategorii wagowej tak. Uważam, że mam szansę. Myślę, że stójkowo raczej jestem na tym poziomie, co też wszyscy w mojej kategorii, albo no i wiadomo, że zawsze będę gdzieś tam parł na to, że gdzieś tam chciałbym poobujać wszystkich, tak? Wiadomo, tam nie umniejszając, chłopaki są dobrymi zawodnikami, ale jakby moją ambicją, moim celem zawsze było ponokautować wszystkich i do tego będę dążył, natomiast wiem, że na pewno jest mega wysokie, bo no kurde, no to jest KSW, tak? To jest najlepsza federacja aktualnie w Europie, więc spodziewam się twardych bojów, trenuję bardzo dużo tych zapasów, bardzo dużo obron, żeby jak najbardziej się sprawdzać w tym, czy ja się czuję dobrze, tak? Czyli w stójce, czyli nie dać się sprowadzać po prostu i ciągle atakować, nie? Kategoria półśrednia, nie myślałeś o kategorii średniej? Jak ciężko ci jest zbijać do tych 77? Ciężko. To jest najgorszy proces, jaki może być. Wysoki bardzo, tak? Jesteś duży. No, jakby zrobiłem to dwa razy bez problemu, myślę, że 6-7 też zrobię bez problemu, więc póki tak jest, to jeszcze z tego korzystam, tak? Podejrzewam, że im będę starszy, tym ten metabolizm będzie zwalniał, więc wtedy będę myślał o takich rzeczach, a na razie póki mam pomoc dobrego dietetyka i możliwość schodzenia do tej wagi, to jakby zapaśniczo, że tak powiem, bo tylko pod tym względem patrzę, jest lepiej. Jeśli chodzi o stójkę, to mogę się bić już w półciężkiej, nie ma to dla mnie problemu. Zresztą sparuję nieraz z chłopakami też po 100 kilo i czy z, nie wiem, z Markiem, z Samociukiem, czy z kimkolwiek innym, tak oni ważą trochę, idziemy na wymiany, na wojny i jakby nie obawiam się tego, natomiast jeżeli chodzi właśnie stricte o rzeczy parterowe, no to wiadomo, że im niższa waga, tym dla mnie lepiej, nie? A na co dzień ile ważysz, zdrać? Dzisiaj ważę 91 kg, Artur się nie wyśmieje. No. 91 kg ważę aktualnie, teraz, no. Ale już jestem w okresie redukcji, tak. Nie bałeś się trochę, że gdybyś bił się w kategorii średniej, no to wiesz, prędzej czy później musiałbyś się zmierzyć z Radkiem Paczuskim? Czy nie myślałeś o tym? Nie myślałem o tym w ogóle, no bo gdzie? Myślę, że nie bym się z Radkiem, nie, no gdzie? No, przecież to jest kolega z klubu, wiadomo. Nie zakładałem w ogóle nawet taka rzecz, to do głowy nie przyszło, nie? Zresztą nie chciałem czegoś takiego. No. A na przykład Tomek Romanowski w twojej kategorii albo w kategorii średniej chętnie byś podjął rękawice? No bo wiadomo, wiesz, fajne zestawienie, poza tym ma historię z Radkiem, to się nieźle łączy. Wiesz co, tak naprawdę myślę, że nie ma osoby, z której ja bym nie podjął rękawic, nie? Tak jak mówię, gdzieś tam nie przebierałem nigdy w swojej karierze i myślę, że udowodniłem to nieraz i myślę, że teraz też KSW nawet na pierwszą walkę nie da mi nikogo łatwego. Zresztą takie było jakby nasze ogłoszenie też, nie? Ja nie będę przybierał, ja po prostu idę po najwyższe cele i chcę się trzaskać ze wszystkimi. Każdego, kogo mi dadzą, no nie będę kalkulował po prostu, tak? Jak ktoś będzie ode mnie lepszy, to po prostu uznam jego wyższość i tyle. Jak uda mi się kogoś zdjąć, to kogoś zdejmę i jakby nie przebieram, jakie by nie miał nazwisko, czy kto by to nie był, czy jakaś legenda KSW, czy chłopak, który gdzieś tam dopiero jakby wchodzi, ale ma fajny rekord taki i gdzieś tam progresuje, no to ja i tak wychodzę i się biję, tak? Mnie to nie interesuje, jakby nie szukam nazwiska w ten sposób, nie szukam po prostu wygranych. Jak dużo kibiców przyjedzie za tobą do Radomia Bogala już 11 listopada, prawda? Raz, że data fajna, święto niepodległości. Dwa, że w dzień wolny od pracy, więc też myślę, że dużo osób na to zwróci uwagę. No a trzy, mam też kilkaset biletów i naprawdę multum ludzi do mnie pisze, więc myślę, że duża część pójdzie od razu po ułożeniu, że one po prostu są. No i co? Mamy cały sektor Radomia, nie? Mam nadzieję, że też chłopaki z Radomia też do mnie pisali, też tam będą bilety do nabycia, także przyjdą mnie wspierać. Warszawa też przyjedzie, także no co? Ja się czuję, jak miał urodziny, nie? Wiesz, dla mnie każda walka to jest jak urodziny. Abstrahując już od tego, że zbijasz wagę, że się czujesz tam jak kupa przez parę dni, wiadomo, ale wychodzisz, wiesz, walczysz, kurde, jest twoja rodzina tak naprawdę naokoło cała i czujesz się świetnie. To jest to uczucie, dla którego ja to robię. Nie będę cię o to może pytał, ale odpowiedz tak, znasz nazwisko rywala już? Fajne będzie zestawienie, zgodnie z tym, co mówiłeś? Naprawdę będzie duży wow? Myślę, że tak. Nie? Jakby nie chcę zdradzać, niech federacja pierwsza jakby powie, natomiast myślę, że na pewno
klasycznie dużo bardziej doświadczony ode mnie, natomiast ja podejmuję wyzwania i myślę, że każdy będzie na to czekał, tak? Bo będą grzmoty. Duże możliwości daje kontrakt z KSW, odezwali się nowi sponsorzy, łatwiej ci ich pozyskać, jak to wygląda? Wiesz co, na razie tak naprawdę się jeszcze nie rozglądaliśmy za sponsorami, na razie się zajęłem tylko i wyłącznie przygotowaniem do walki. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszam do Kamila Paczewskiego, to jest mój menedżer, jakby on zarządza moją karierą i tutaj wszystkim, co jest z tym związane. Natomiast co, no na pewno rozpoznawalność jest jakaś, nie wiesz, dużo większa, można dotrzeć do dużo większej ilości osób i wiesz, i gdzieś tam zapisujesz się na tych kartach historii, przepraszam, sportu. To jest bardzo fajna rzecz, też mi na tym zależy, tak, żeby tak jak mówię, no, coś osiągnąć, w czymś takim uczestniczyć, a to, że dostałem od Federacji KSW taką szansę, znaczy, że mi zaufali, gdzieś tam też oglądali te moje walki do tej pory, które miałem. Też nie mam nabitego rekordu jakimiś ogórkami w 5-0, tak, tylko tak jak mówię, nie z 5-0, przepraszam, i czterech z nich się położyło po pierwszym gongu, tak, tylko gdzieś tam to był właśnie ostatni Arkadiusz Kaszuba, tak, który też był dużo bardziej doświadczony ode mnie. Więc myślę, że zwrócili na to uwagę i dlatego też dostałem taką szansę i na pewno jej nie zbaduję. No, spodobasz się pewnie kibicom, bo bijesz się w taki agresywny sposób, wiesz, idziesz do przodu, ludzie to uwielbiają. No ja też lubię oglądać takie walki, nie, wiesz, jakby nie lubię oglądać walk ślimaków, którzy, nie wiem, trzy rundy, przecież parter też jest fajny, im bardziej go kumam, tym bardziej go rozumiem, natomiast no, takie walki są nudne, tak, ludzie wolą, jak ktoś wyjdzie, nie wiem, trafi łokciem w czoło, złamie oczodu, ktoś padnie, tak, czy gdzieś tam trafi czysto na brodę, ja też to lubię i wiesz, każdemu się to podoba, także ja taki styl prezentuję, nie zamierzam się patyczkować, myślę, że tutaj, no nie chcę być prorokiem, ale często się zdarzało tak, że jak coś mówiłem, to tak było. Myślę, że w tej walce też w pierwszej rundzie raczej będziesz pozamiatany, nie? Trzymamy kciuki już na koniec, bo zawsze patrzę na twoje dziary. Tu jest tak, Felix Sztam, co tam jeszcze masz wydziargane? Felix Sztam, jakieś mam spartańskie rzeczy, stare jakieś takie, wiesz, mam Gazetę Polską, proszę bardzo, Przegląd Sportowy. No, gdzieś tam zawsze z tym, czy coś się łączy moje życie, tak? Czyli ze sportem i z historią. A tu jest jakiś zawodnik? Nie, to jest jakiś przypadkowy ziomek, okay. Wiesz. No, myślałem, że to jakiś, wiesz. Tak wygląda. Jakiś sportowy idol tutaj, wiesz. A masz jakiegoś ulubionego zawodnika w KSW, którego lubisz śledzić? Radek Paczewski. Okay. I Jarek Rus. No. No, znacie się, jasne, ale no, walczą tak, bardzo fajnie. Tak? No, jakby... te lisie. Nie, myślę, że tak naprawdę, wiesz, ja śledzę KSW i nie wiem, lubię walki Roberta Ruchała, ostatnio tak widziałem, jak co prawda przegrał, no, ale kurczę, bardzo mega fajna walka, też jakby jego historia też mnie wciągnęła, to mi się bardzo podobało, no Parnas wiadomo, no to też kot, kurczę, teraz też z tego, co widziałem, to będzie się chyba bił w grudniu, tak, jakieś takie ploteczki chodzą. No tak się mówi, tak się mówi, z kim, tak, ale też kot, wiesz, no jest dużo, no Mamet Kalidow, wiadomo, już nawet nie wspominam o takich gwiazdach, które gdzieś tam oglądałem kiedyś tam i nawet nie marzyłem, że dołączę gdzieś tam, czy mogę gdzieś być na jakimś jednym fight cardzie z nimi, bo dla mnie to jest jakaś była zawsze abstrakcja, że ani albo takie nieosiągalne marzenie, a teraz jestem tu, reprezentuję to samo logo i kurczę, wiesz, i czuję się bardzo doceniony, nie? Jacku, wielkie dzięki, to co, widzimy się w Radomiu. Widzimy się w Radomiu, zapraszam. Dzięki serdecznie. Dzięki. Dzięki. I a Arturowi Przybyszowi dziękujemy, że tutaj tak nam pięknie podpowiadał, przypilnował kadru. Os. Dzięki.